Siemaneczko, witajcie na moim kanale, jestem Amanda, a dzisiaj przychodzimy do was... Z tobą jest? Ze mną jest Lena i Mateusz, którego zobaczycie w dzisiejszym odcinku, ale troszkę później, ponieważ dzisiaj, jak już widzicie, wbiliśmy 100 tysięcy subskrypcji, za co bardzo, ale to bardzo wam dziękuję. Teraz chciałam się przywitać, powiedzieć, żebyście wpadali na mojego Instagrama, na mojego TikToka, wpadamy na kanał Leny i na kanał Kacpra. Linki oczywiście do wszystkiego macie w opisie. My teraz idziemy po balony, bo potrzebujemy balony do zdjęcia na Instagramie. I co? I potem jedziemy do spa, ponieważ wynajęliśmy całe spa dla siebie, dla naszej trójki. To nie wygląda jak spa, tylko jak basen. No to jest takie spa z basenem. No więc po prostu was zabieram i będę wam pokazywać wszystko po drodze. Hejka, my jesteśmy na miejscu. Tak się prezentuje otwarcie. Dobra, idziesz? O. Ja właśnie mi taki do... Tutaj mamy takie jakby kamienie. Ja już sobie ściągnęłam buty, bo nie wiem, tam ale ja tam mam. Lena ściągnęła. Jacuzzi, mam dotąd. Ja myślałam, że tak mało, bo tam z daleka wygląda, że mało. Daj tą nogę, oni zaraz się wywali. No dobra, idź, dawaj. No, ej, wygląda to przepięknie. Jezu, ja chcę mieć takie mieszkanie. No nie, tu patrzcie, basenik. Dobra, czekaj. No, co się stało? Bo oczywiście chcemy zrobić zdjęcie na 100 tysięcy tutaj i odwiało nam jedno zero, więc Mateusz teraz pojechał po balony. Ja wam jeszcze chciałam przekazać, że tu jest jeszcze z boku basen i hamak. No nie hamak. Czy to jest nasz hamak tamten? Nie, tamten nie jest nasz. Właśnie nie mamy. Mama coś źle zamówiła. No, ogólnie właśnie wam teraz chcę pokazać, jak to tu wygląda, bo i tak, no czekam, chcę zrobić pierwsze zdjęcie, zanim się zamoczę. No, o czekaj, bo jest muzyka, muszę zaraz. Właśnie my wzięliśmy koło wszystkie, żeby być przygotowani, a tam piłka. Tak. Spokojnie, mama, będziesz miała swój... Widzicie, mamy nasze 10K, a potrzebujemy jeszcze jedno zero. Jest dość głęboko w tym basenie. W tamtym też. Tak, tu mamy... O, możemy sobie usiąść. Mamy jacuzzi. Tak, tu mamy saunę zwykłą. Mamy też parową. Bieżnia, ale nie wiem, czy z niej możemy korzystać, bo nie dopytałam w sumie pani. Mamy Cymbergaja, więc będziemy grać. Będziesz grała z mamą? Będziesz grała? No. No. Więc teraz spędzamy tu czas, chcemy... Ja wam dodałam to już na Instagramie, żebyście zadawali nam pytania, żeby zrobić Q&A, no bo to jest tak piękne miejsce. Ja tu chyba przysięgam, znaczy nie jestem pewna, ale myślę, że jeżeli... Fajnie by wyszło, jakbym tu zrobiła swoje urodziny, bo też jest możliwość tutaj organizowania obiektów. W tym obiekcie jest możliwość organizowania właśnie przyjęć jakichś tam panieńskich czy urodzin, więc mega. Ej, przepięknie tu jest po prostu. Ja też chcę mieć tu urodziny, ja chcę tu w ogóle zamieszkać. No, patrzcie, wychodzicie sobie rano, wstajecie, idziecie sobie do basenu. No, żyć nie umierać po prostu. Ja się opalam. O, Lena tam. Na hamaczku się opala. To jest leżak. No. Tak, też jeżeli jesteście z okolic, albo nawet nie z okolic, abyście chcieli odwiedzić takie miejsce, to tu wam też podam jakieś dane do tego, bo moim zdaniem warto, żeby tak sobie, wiecie, pojechać, pochillować, odpocząć. My nie mieliśmy daleko. Wy te 100 tysięcy wbiliście po prostu w tak szalonym tempie. Dobrze. Wy te 100 tysięcy wbiliście w tak szalonym tempie, że no, planowo miało być inny specjał, ale nie wyrobiłabym się czasowo. No, ale jest tak i zaraz idziemy się przebierać, porobić zdjęcia właśnie na Instagrama. Chcemy ponagrywać TikToki, nagrać to Q&A, trochę do roboty, ale warto. Nic, ja czekam na Matiego. No i czekam po prostu na niego, bo nie chcę wchodzić do basenu, boję się, że zmoczę włosy i w ogóle, a chcę pierw zrobić zdjęcia, potem mogę wpadać do tego basenu. Planowo chciałam jeszcze nagrać odcinek właśnie z basenem, ale chyba dzisiaj niestety nie udało mi się tego nagrać. I oczywiście, jeżeli chcecie jakiś odcinek, to dajcie znać w komentarzu, to przyjedziemy tu kolejny raz i może wtedy się uda nagrać więcej dla was. Nic, idę do Leny. Dobra, wybrałam miejsce na moje zdjęcie, będzie tutaj, tylko te balony teraz nie tak latają i... Lena, idziesz przebrać strój, tak? Kazałam mamy zabić muzykę, bo tak.
Boisz się mrówek? Nie była mrówka, jak nie zobaczyłam. Świetnie, no. Ja mam 7 lat, więc ja bym miała 7, a ty nie ma. Dobra, idźcie przebierać, gwiazda. I jak tam? Fajnie, ale tak się przebieram. Ja chyba mogę wyjść i wejść. Możesz wyjść, wejść. Co jest? Jaka? Jaka woda jest? Możesz tam wejść, to nie jest tak głębokie, Lena. O. Fajnie jest? Lena się boi wejść do basenu tamtego, ale tam jest 1,50 m, więc bez mnie nie może wejść. Mateusz jedzie do nas, bo jesteś za mała tam, bez mamy. No, tam też jest głęboko, tam tylko z mamą. No, Mati już wraca z balonem, więc fajnie, jestem już tak spocona. No, ale nic, działamy, wszystko jest ułożone, znaczy w sensie moje balony. I po prostu będę czekać, cały mi czekać na Matiego zrobić zdjęcia. Bo już chcę wejść do basenu. Ale nie chcę mi się rozbierać, przybierać w strój po to, żeby potem się rozbierać i w ubrania ubierać, bo balon, zdjęcie z balonami chcę mieć raczej w ubraniach. Może potem sobie zrobię jeszcze w stroju, żeby, wiecie, zrobić kilka zdjęć i wybrać takie finalnie najładniejsze, które wrzuci na Instagrama. No, więc muszę czekać. Muszę cały czas czekać na Matiego. No taki pewnie dzisiaj z tymi balonami, bo pierw byliśmy w... U takiej pani, u której kupiliśmy właśnie balony i ona nie miała literki K i musieliśmy szukać dalej. Uff. A teraz nam zero odleciało. Dobra, dawaj, gramy. Wyjmuj ten. My jesteśmy po pierwszej kąpieli, ale jest zimno na dworze, ale idziemy na chwilę do basenu. Ja na dworze? Tak, Lena była jeszcze z Matim, ja nie, a Lena poprosiła mnie. I potem idziemy do sauny, bo ja mam te pryszczole i kurde, nienawidzę ich. I mam nadzieję, że ta sauna mi trochę pomoże. To jest zimniejsza woda trochę. Zimniejsza? Co za muchę? Oj, będziemy z muchami jechać. Ja idę z tego, z dworu, bo tu latają owady. Ja też. Dobra, my idziemy do środka, bo tu latają owady. A ja, jak wiecie, nienawidzę owadów i się ich boję. Dobra, patrzcie, co mi się stało w ogóle. No, nie przemyśleliśmy tego, bo nie wzięliśmy sobie nic do jedzenia. I robimy się powoli głodni, ale po prostu jak będziemy na powrocie, to sobie... No co, podjedziemy do McDonalda, nam zostało jeszcze niecałe 2 godziny tutaj, więc... Trochę ciężko, mamy wodę, na szczęście. No, i tu jest mokro wszędzie. Jak się bawicie? Dobrze? Przyjedziemy tu jeszcze? Przyjedziemy tu jeszcze? A zrobimy tu moje urodziny? Twoje? Moje są pierwsze. Dobra, ja idę, zaraz wracam. A ja idę z wami. Ja idę. Idę co od razu ogarnąć, no po prostu na zewnątrz na chwilę. Idę ogarnąć zdjęcia, czy wyszło jakieś. Finalnie mam nadzieję, że tak, ale ciężko się robi zdjęcia z balonami, naprawdę, bo nie chciałam im współpracować w ogóle. Jak zrobiłam, to zobaczycie na moim Instagramie, pewnie pokażę wam tutaj. Lena tu krzyczy mi, więc mało mnie słychać. Będę się odzywać. No więc Lena nie chce pływać w swoim pontonie. Nie utoniesz. Lena nie chce pływać w swoim pontonie, Mati siedzi w saunie. Bardzo jest gorąco. Gorąco, no w tej jednej jest tak gorąco, że masakra. W tej drugiej, ale normalnie aż, nie wiem, jak słychać, bo normalnie to mi aż słabo było. Podoba się? Tak. Ja, my kiedyś takie mieszkanie? Ja długo tam czekałam, kiedy mnie ktoś pomoże. Zatrzymałam się tam na środku i nie wiedziałam, co ja mam robić. Mnie tak ręka wtedy zaczęła boleć. Tak. Mówiłam po prostu, Mati mówił, że odpychaj nogami tam. No, Lena się boi, nawet i patrzcie. Nie boję się, chciałam się płynąć do tęczy. Do jakiej tęczy? No, się odbiło pewnie słońce i zrobiło taką tęczę. Aha, tęczę.
No niestety pogoda na dworze nie dopisuje, żeby móc tam pływać. I tam są owady, to nie chcemy. A jeżeli podobają wam się takie odcinki, to oczywiście zrobimy łapkę w górę. I jakbyście chcieli, żebyśmy spędzili tutaj 24h w tym oto pięknym miejscu, to oczywiście dajcie znać w komentarzu, bo ja jestem bardzo, ale to bardzo chętna, żeby być tu na dłużej niż dzisiaj. Tylko bardziej się przygotuję, wezmę jedzenie i kole, nie takie jej, bo te duże to nie bardzo, a w tym swoim pontonie, który wzięliśmy z księżniczek, nie chcę siedzieć. Gramy w piłkę? Będziemy mieli teraz challenge. Że musimy piłką trafić w taką kółko, co ma tam, ha? No. Na taki domek. Taką nadmuchaną piłką, a wtedy trafi ten nurku i ja nie trafiam. Tak, no to Lena nie trafiła, to nurkuje, a potem ała, mój oko. Ale co za nur! Co za nurek! Ale zanurkowała! Dobrze, Tylko to ja nie trafię. Tak, mam punkt! Trzymaj! Ale porządnie, to ma być porządny nurek, czekaj. No dawaj! Czy ty jesteś cykorowska? Cykorowska, chyba Lena nie jest cisowska. Oszczy! Zaraz się tam na środku wypuszczę. No ale nurkujesz się. Co to za nurek? Słabo. Słabo, fe. Challenge, czy dłużej być na wodę? Dobra, mam fryzurę nie fresh, bo nagrywaliśmy sobie parę TikToków, już prawie 20, więc będziemy uciekać, stąd będziemy uciekać, chociaż jest tu tak pięknie po prostu. Naprawdę, chciałabym tutaj, no i tak mnie nie widać, tak mi zmiera, jest strasznie. No, o, jestem pod palmami. No i jedziemy teraz do McDonalda coś zjeść, potem do domku już chyba. Jeszcze mamy chyba parę przystanków po drodze, mamy jechać do Mateusza babci. No, więc będę do was się odzywać. Ja po prostu przyszłam sobie zerknąć jeszcze. Niby nie, o, widać. No, przepięknie. Przepięknie tutaj jest, naprawdę. I fajnie, bo jest całe dla nas, wiecie, mogą sobie w spokoju ponagrywać, posiedzieć w basenie. O wiele fajniej jest, jak się ma coś tylko dla siebie. Nic, idę po prostu gonić ich tam, żeby się po prostu powoli zbierali. I będę się odzywać. I dostaliśmy voucher na minus 10 na kolejny pobyt, więc na pewno przyjdziemy. Przyjdziemy tu jeszcze, Lena? Tak. Na pewno? Co będziesz jadła? To co zawsze. To co zawsze, Happy Meal. Bardzo za hamburgera sobie wziąłem. I czekamy na jedzenie, jesteśmy tak głodni, że masakra. Pojedzone i idziemy, wracamy teraz nie pojedzone, do domu. Ja chcę tutaj frytek. Jeszcze jesteś głodna? Było bardzo dużo. Wracamy do domku i będziemy się odzywać już z domu, bo jeszcze idziemy na zakupy, ale to już takie po prostu spożywcze, bo nie mam pieczywa. No. Dobra, my właśnie wróciliśmy do domu. Ja swoją drogą jestem mega zmęczona, ale to chyba przez to, że spędziłam tyle godzin w basenie. I jest, no Lena nigdy nie jest zmęczona, ale w aucie już prawie zasypiała, ale jej nie pozwoliliśmy zasnąć. No, odebraliśmy paczkę, bo jeszcze zobaczyłam, sprawdziłam maila, okazało się, że jest paczka od was. Przypomnę, że jeżeli ktoś chciałby nam wysłać paczuchę, to tutaj wam się podają dane do paczkomatu w numerze, w miejscu na numer telefonu, wpisujcie swój numer. Ja i tak dostanę potwierdzenie na maila, więc tak. Ja wam pokażę. Tak, Lena pokaże. Paczucha bardzo ładnie i bardzo ładnie zapakowana. Szkoda mi tego, że przecież, ale Fini już tylko jak biegał, to ten. Fini już tam zrobiła dziurkę. To chyba jest dla Leny, myślę. To mi się podoba. Wygląda jak ten, tak.
plecak? Tak, czekaj, ale ja tu nie chcę nic potargać znowu. Tu masz plecak. Potem je gada. Wow! Okay. Tu są te coś. Shopkins, ja nie wiem co to jest. Shopkins. Patrz, i to jest tak jakby piórnik w plecaku. A nie miejsce na piórnik na przykład taki? Tu są rysunki. Może to być miejsce rysunki. Na piórnik. Rysunki, a ja kupiłam sobie specjalną teczkę, żeby wasze rysunki zbierać. Ja. Pewnie możesz ślicznie, pokażę je. Ja nawet próbuję takie coś napisać, ale zawsze nie umiem. Będziesz patrzeć, tutaj możesz się uczyć. To do i mojej teczki. Nie ostatnie. Łocie, Amanda! Dziękuję. Mam na imię Amelka. Od Amelki. Dostaliśmy paczuchę. Bransoletka. To jest dla Amandy, czyli tamta jest moja. I koniec. Wykładaj. To jest twoja. Nie, to jest moja. To jest twoje. Ale fajnie to masz. Bardzo dziękujemy ci, Amelko, za paczuchę. Mi się podoba. Podoba ci się? Będzie zapadł. Do podróży, na wycieczki możesz go mieć. Bardzo dziękujemy za paczuchę. Chcielibyśmy cię pozdrowić oczywiście i chcemy jeszcze na koniec tego odcinka pozdrowić 5 osób, bo w każdym odcinku pozdrawiamy 5 osób. A jeżeli ty chciałbyś albo chciałabyś być pozdrowionym, wystarczy, że napiszesz komentarz, a być może wybierzemy ciebie. Chciałabym pozdrowić Amelię Makowską, Katarzynę Majewską, Julkę, Hanię Michalek oraz Nadię Skrzypińską. Bardzo pozdrawiam, oczywiście dziękuję jeszcze raz Amelce za paczuchę. I co? I myślę, że widzimy się jutro. Jeżeli takie odcinki Wam się podobają, to oczywiście stawiamy łapkę w górę, komentarz, subskrybujemy kanał, żeby być na bieżąco, wpadamy na kanał Leny i na kanał Kacpra. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Jeszcze raz dziękuję za 100k subskrypcji. Pa! I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes.